Jeden. Dzień dobry Państwu. O, widzę ręce rozgrzane. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Jest świetnie. Witam Państwa serdecznie na czwartej już edycji ogólnopolskiego przeglądu amatorskich kabaretów na opak, organizowanego przez Urząd Miejski w Lubawie, przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Agencję Artystyczną Start. Drodzy Państwo, na początek takie pytanie. Kto był na poprzednich trzech edycjach? Jest osoba, która zaliczyła wszystkie z nami tutaj. Tak, pan Marian, oczywiście, pana nie mogło zabraknąć, także... Panie były. Tak, a pamiętają panie może, kto wygrał w zeszłym roku? A to bardzo dobrze, będzie można sobie przypomnieć, bo ten kabaret wystąpi dziś jako gwiazda wieczoru. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym, żebyśmy się troszkę rozgrzali, żebyśmy mogli też lepiej się poznać. Ja mam na imię Cezary. Ale chciałbym poznać też wasze imiona, także umówmy się, że na 3-4 każdy krzyknie swoje imię. To jest właśnie ten moment, jak ktoś nie ma pewności, może zadzwonić, sprawdzić w dowodzie, żeby potem nie było problemów, tak? Wszyscy są gotowi. Ale nie, jeszcze pani sprawdza. To poczekamy, spokojnie. Tak, może być zbierzmowania, naprawdę, nie ma znaczenia. Może być. To lecimy, jesteście gotowi. 3-4. No, jakieś hebrajskie nam wyszło, ale niech będzie. Także znamy się już doskonale, państwo jesteście rozgrzani, możemy zaczynać. Dziś zaprezentują się trzy kabarety konkursowe. Wystąpi również gwiazda wieczoru, czyli ubiegłoroczni zwycięzcy. A ja przedstawię jeszcze jurorów, którzy oceniać będą występujące kabarety. Jednym z nich jest człowiek instytucja, lubawianin, którego pewnie większość was zna, kojarzy, gdzieś tam się ten chłopak już przewinął. Pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, człowiek pielgrzym, Mateusz Żuchowski. On siedzi tam za państwem, przywitajcie go brawami. Kolejnym członkiem jury jest osoba powiązana z Bractwem Rycerskim Zamku Lubawskiego, także jestem o to spokojny, że w razie czego on nawet nas tutaj ochroni. Tak, pani doskonale wie, jest to Marcin Raszkowski, wielkie brawa. Marcin jest niezwykle lubiany przez tutejszą publiczność, co również mnie bardzo cieszy. Jury liczy 3 osoby i specjalnie zostawiłem na koniec, bo będzie to kobieta. Żeby osłodzić nam to nieco przy dwóch panach, taki nasz jurorski rodzynek z Urzędu Miasta w Lubawie, Martyna Pryba. Ale oczywiście, drodzy Państwo, wy również możecie oceniać i to wasze brawa również będą dodawały energii występującym kabaretom. Mam nadzieję, że przywitacie gorąco pierwszych artystów, którzy już za chwilę zaprezentują się na scenie. Ja chciałbym przywitać jeszcze przedstawicieli lokalnych mediów. Wielkie brawa! A teraz zaproszę na scenę pierwszy kabaret. Kabaret przyjechał z Lublina. Ktoś był w Lublinie kiedyś? Nie? Pan był. Podobało się panu? No to jakby chciał pan się wybrać, oni mają jedno miejsce w samochodzie, także... Dwa miejsca. O, to nawet żona się załapie. Widzi pan, jak dobrze. Kabaret przyjechał z Lublina i już za chwilę przedstawi wam swój autorski program. Przed państwem kabaret PKS. Łocek, witujcie dobre ludziska, hej! No ludzie kochane, no ta godzina, a wyś to jeszcze dobrze nie podpili, nie podjedli, albo żem dobrze uszu nie umył. A myłem 2 tygodnie temu, to słuch mój dobry. Jeszcze raz. Łocek, witujcie dobre ludziska, hej! No, a na hej się tak dzecie. Witam was serdecznie, kabaret PKS, występujący w składzie Paweł Łotkozłów, hej! Sebastian Łotmalisów, hej! I Marcin Łotzak Radników, hej! Chłopaki, bo ja to słyszałem, że najlepsze dziołchy to ponieważ w Lubawie są. Prawda to, ludziska? No to ista, co tam popodrywać, a ja tu z państwem troszkę zostanę i wam poopowiadam. No tam uciekaj ta, no. Przyjechaliśmy do was spod samiuczkich górek cechowskich, znajdujących się w Lublinie. No, wiadomo, jak góry, to co łopowić jakoś po górach łopowijeć.
przysykowałem państwu taką przypowieść o takim rozbójniku, co się Janosik nazywał. Kojarzy tego? Rozumicie, on był taki dobry chłop, że on zabierał tym, co są bogate i dawał biedny. I on miał jeszcze taką dziołchę, co się Maryna nazywała. I ta dziołcha to była tyle lepszą od niego, no tyle lepszą od niego była, że dawała i biednym, i bogatym. Ponoć co niektóre to się przy niej czuły, jakoby w raju były. A ja wam nie będę tu dłużyn makaronu na usy nawijał i zapraszam was wszystkich na łoś czasu kabaretu PKS. Hej! Gorączku, to już jestem umówiony. No ona zawsze mi tak pacjentów rozbiera. Dlatego do niej chodzę. Może bulimia? Powiem panu, że nie wam, nie wam. Zazwyczaj po spotkaniu ze szwagrem. Ale zaraz mi to przechodzi. No nie wiem, no to może zawał panu by pasował? No, nie pasuje. O, no to super, więc kiedy się mogę pana... Ale nie, czekaj, czekaj. Panie, czwarty zawał w roku, jeszcze mi rentę dadzą. Jak to? ZUS nie dał panu renty po pierwszym zawale? Dziwne, bo u każdego byle skaleczenie i oni renta, renta, renta. A tutaj taki przypadek i nic, no dziwne. Nie da. Halo, halo, dobra, słychać. Kontynuujemy wątek lekarski, bo jak wiadomo, każdy z nas, będąc dzieckiem, marzył o tym, aby w przyszłości zostać policjantem, strażakiem. Ja natomiast od zawsze chciałem zostać lekarzem, a dlaczego tak się stało, to opowiem państwu w piosence. Mój ojciec znany lekarz, pełen był troski. Gabinet miał prywatny, nie wyjechał z Polski, by leczyć ludzi w naszym pięknym kraju. Tu starsze panie wciąż mu w łapę dają. On leczył ludzi na podstawie języka i dostał raz kurę, gdy szedł po ulicach. Polacy chorują, każdy co powie, a hojny jest tu każdy chory człowiek. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój, pierwszego kontaktu ja pacjent twój. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój. Już za 3 lata będzie twoja wizyta. Lecz czy dożyjesz, już nikt nie zapyta. Czekaj cierpliwie i módl się o zdrowie. Lepiej nie choruj, tyle ci powiem. Szanuj swe zdrowie, nie szalej do rana, bo cię wyniosą z twojego mieszkania. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój, pierwszego kontaktu ja pacjent twój. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój. Ja teraz jak tato studiuję medycynę. Mam dużą willę i piękną dziewczynę. Ona się ciągle modli do Boga. Boże jedyny, lekarza zachowaj! Co to ma być? Wszędzie plastik! Skończyłem studia, w szpitalu pracuję. Gabinet prywatny też prosperuje. W szpitalu poważny, nie wiedzieć czemu. W prywatnym lepiej się przyjrzę choremu. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój, pierwszego kontaktu ja pacjent twój. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój, gabinet prywatny tam lepiej jest. Gabinet państwowy, o nie, nie, nie. Gabinet prywatny tam lepiej jest. Gabinet państwowy, o nie, nie, nie. Gabinet prywatny tam lepiej jest. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój, pierwszego kontaktu ja pacjent twój. Lekarzu, lekarzu, lekarzu mój. Przed państwem wystąpił kabaret PKS w składzie Paweł Koziel, Marcin Zagrodzki.
so much. Dziękujemy za uwagę. Polubcie nas na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć! Z Lublina, czyli kabaret PKS. Drodzy Państwo, teraz już nawet w Sopocie można sobie zrobić zdjęcie z misiem, więc nawet górale z Lublina już mnie nie zdziwią. Widzę, że sporo osób nam przybyło, co mnie niezmiernie cieszy. Mam nadzieję, że wytrzymacie, nogi was nie rozbolą i damy radę wspólnie bawić się tutaj do samego końca. Za chwilę zaproszę na scenę kolejnego artystę. Artystę, bo będzie to jedna osoba, która przedstawi również swój autorski program. Widzę, że tutaj scena jest już prawie gotowa, kabaret PKS powoli się zwija. Co ciekawe, oni przyjechali do nas samochodem, więc nie wiem skąd ta nazwa, ale mam nadzieję, że jeszcze nam to później wyjaśnią. Jak wam się podobało? Fajnie, bardzo dobrze. Także brawa należą się kabaretowi, który wystąpił. Tym z Państwa, którzy dopiero przybyli, przypomnę, że wystąpią jeszcze dwa kabarety konkursowe. Również Gwiazda Wieczoru jeszcze wystąpi przed nami. Będzie to ubiegłoroczny zwycięzca. A ja już teraz chciałbym zaprosić na scenę kolejnego uczestnika czwartej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskich Kabaretów. Na opak będzie to artysta z Krakowa, David Mbedan Degę. Zapraszam. Ja na początku chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. Ja nie jestem uchodźcą. Ja też się cieszę, że mamy to już za sobą, więc mogę się normalnie przywitać. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest tak, że jak jedna strona się wita z drugą, druga strona odpowiada, może jeszcze raz. Dzień dobry! Super, jest energia. Ja nazywam się David Mbedan Degę i ludzie mają problem z tym moim nazwiskiem. Ja naprawdę nie rozumiem czemu. To nie jest Grzegorz Brzęczyszczykiewicz czy stół z powłamywanymi nogami. To jest po prostu Mbedan Degę. Może państwo spróbują ze mną Mbedan Degę na 3-4, ok? 3-4. Nie, my tego tak nie zostawimy. Nie. Nie zostawimy tego tak. Mbedan Degę to jest dwuczłonowe imię, które zaczyna się, nazwisko, które zaczyna się na Mbeda. Mbeda. Zaczyna się na M, który wpada w Beda, coś jak będą, tylko nie ma E i O. Może damy radę? Okej, okay. Zaczniemy powoli. Mbeda. Trochę szybciej. Mbeda i teraz normalnie Mbeda. Da się? Da się. Teraz drugi człon. Degę. Zaczyna się na N, który wpada w Degę. Tu już nie mam dobrego porównania, ale mam nadzieję, że damy radę. A więc zaczniemy jeszcze raz. Degę. Trochę szybciej. Degę i teraz normalnie. Degę. Da się, da się. Teraz jeszcze raz to połączmy. Mbedan Degę na 3-4. 3-4. Wcześniej było lepiej. Niestety nie mam dużo czasu. Ja przyjechałem z daleka, jak już wiecie, przyjechałem z Krakowa i dlatego mam do was pytanie, jak jestem już tutaj na scenie. Czy ktoś z państwa jedzie jutro rano do Iławy? Czy ktoś jedzie do Iławy? Korzystam z okazji. Jakby ktoś jechał, to proszę do mnie podejść później, bo myślałem o tym, żeby łapać autostopa, bo jak tu przyjechałem, okazało się, że dzisiaj jest niedziela i z Iławy nic nie jedzie. Więc próbowałem łapać stopa. Nie wiem, czy ktoś z państwa jechał kiedyś autostopem? Ktoś jechał? Które auto się zatrzymało? Żadne. No ja właśnie tak stałem, tak czekam, 10, 20 auto, w końcu podjeżdża 26 auto, widzę, że puste, więc pytam, to co, mogę jechać? Gość na mnie patrzy, chyba cię porąbało. No może rzeczywiście mnie trochę porąbało, ale ja miałem takie marzenie, żeby właśnie wybrać się autostopem po Europie, ale w dzisiejszej sytuacji politycznej może nie bardzo. Nie o to chodzi, że boję się, że mnie nie wezmą. Boję się, że mnie wezmą, okradną mnie, przez co nie będę miał dokumentów i mnie deportują na Bliski Wschód. Ja mam
jak może Państwo zauważyli, egzotyczne korzenia. Staram się je ukrywać. Ale ja pochodzę z Kenii. Ja pochodzę z Kenii, tam się urodziłem. Mój ojciec jest Kenijczykiem, moja matka jest Polką. I właśnie z Kenii pochodzi moje nazwisko. Ono jest dość ciekawe. Mbeda Ndege. Ndege znaczy ptak albo samolot, a Mbeda znaczy mega. No jakby tego było mało, to ja urodziłem się o poranku i moja mama chciała mi dać na imię Onyango. Byłbym Onyango Mbeda Ndege, czyli poranny wielki ptak. A jestem David. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był kiedykolwiek w Kenii, bo to jest zawsze pierwsze pytanie, jak mi się tam żyło, jak mi się tam mieszkało. Ktoś był? To opowiem Wam trochę, jak mi się tam mieszkało. No, mieszkałem na drzewie, codziennie jadłem banany na śniadanie, obiad i kolację, ale to nie było takie proste, bo musiałem o nie walczyć z małpami, ja nie wiem czy wiecie, ale małpy są zwinniejsze od ludzi. Powody oczywiście 10 km w jedną stronę. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że to nie jest prawda, to nie jest prawda. Ja użyłem tego tekstu dwa razy na podryw i dwa razy żałowałem. Raz w trakcie tego słyszę, naprawdę? To mnie właśnie interesuje. Za drugim razem tłumaczę, oczywiście miałem normalny dom z cegieł, bieżącą wodę i słyszę, a, to nudne. Pękło mi serce. Niektórzy ludzie mówią, że jak jest brzydka, to worek na głowie i za ojczyznę, no ale co jak jest głupia? Pozwolę zacytować sobie mojego nauczyciela z podstawówki. Najlepsze, żeby komuś zamknąć gębę, to pała. Ale właśnie, jeżeli chodzi o podrywanie kobiet, to ja byłem bardzo długo w długim związku, 5 lat i wyszedłem z wprawy, już nie jesteśmy razem. I koledzy mi powiedzieli ostatnio, że najłatwiej, żeby poderwać kobietę, to jest pójść do baru. No i tak poszedłem, podeszłem do pierwszej dziewczyny, mówię jej cześć, na co ona, nie lubię was. Nas? Arabów. Właśnie to jest jeden z powodów, dla którego zapuściłem sobie teraz dłuższe włosy, żeby nie dochodziło do tych pomyłek. Pierwszy powód jest taki, że zawsze miałem ksywkę Big Head, przez co mam trochę większą głowę, ale nie wiem, czy to nie jest złudzenie optyczne przez to, że mam małe uszy. A tutaj pan siedzi najbliżej. Ja mam dużą głowę czy małe uszy? Małe uszy. Dziękuję bardzo. Naprawdę, mogę pani powiedzieć żadne z tych, ale... No, rozumiem, rozumiem. Ale nie jest zawsze tak ciężko z podrywaniem. Ostatnio udało mi się poderwać kobietę Świadka Jehowy. Na początku było prosto, sama mi się pchała do domu. Potem było trochę ciężej, ale nauczyła mnie, jak to jest na Świadka Jehowy. Podobnie do misjonarza, tylko że jak chcesz wejść, to cię nie wpuszcza. Ale Państwo na pewno znają różnego rodzaju sposoby na podryw. Są nieskuteczne w 95%. Jak na przykład, hej piękna, masz mapę, bo zgubiłem się w twoich oczach, czy twój ojciec jest złodziejem, ukradł wszystkie gwiazdy, umieścił w twoich oczach. I mnie się trochę pomyliło, podeszłem i powiedziałem, hej piękna, masz mapę, bo twój stary jest złodziejem. I umówiłaby się pani z kimś takim? Tak. Nieskuteczność 50%? 50%? Hej, cześć. Spokojnie, nie chcę cię poderwać. Jesteś młody, ale... No, nie chcę cię poderwać, tylko że akurat teraz skończyłem studiować medycynę i to czy mógłbym ci powróżyć z ręki? To jest tak, że ja nie umiem wróżyć z ręki. Ale że właśnie skończyłem medycynę, to jestem w stanie po ręce powiedzieć, czy ktoś ma zespół Downa. Zwykle nie potrzeba ręki, spokojnie nie masz, ale już tłumaczę o co chodzi.